Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Mam mieć homilię do dzieci na zesłanie Ducha Świętego i dlatego muszę koniecznie mieć ogniki Ducha Świętego. No bo jak przekonać dzieci do tego, jak dać im do zrozumienia, że coś się stało w zesłanie Ducha Świętego. A stało się to niesamowite. Najpierw był szum, jakby jakiegoś wichru. Trudno jest nagrać szum. Można, ale jak dać dzieciom do ręki szum? Więc postanowiłem dać im do ręki ogniki Ducha Świętego. Proszę, już mam ognik Ducha Świętego. On będzie troszeczkę się tak na wietrze kręcił. A dlaczego to robię? Otóż coś się wydarzyło. Mianowicie w dniu Pięćdziesiątnicy, w wieczerniku, nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby głos jakiś. I wtedy na wszystkich apostołów i na Matkę Bożą spoczął Duch Święty w postaci języków jakby z ognia. I dlatego wycinam te ogienniki, żeby w trakcie, kiedy będę mówił homilię, dzieci i dorośli wyobrażali sobie, co tam się wydarzyło wtedy. I kiedy na każdym z nich spocznie taki jeden ognik, to wtedy nie tylko, że lepsze jest wyobrażenie, ale nawet umysł i wola mogą pobudzić się do lepszego myślenia. O proszę, kolejny ognik Ducha Świętego. I w ten sposób każdy z nas, który uczestniczy w liturgii, mógłby mieć taki swój ognik Ducha Świętego. Można powycinać dzieciom, ale dla dorosłych nie jest ważny sam ognik, co działanie Ducha. I dlatego życzę wam otwartości na Ducha, otwartości na ten szum, otwartości na ogień. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.